Sylwia Juszkiewicz, jak już Marcin wspomniał, to jest nasza nadzieja w Łodzi na przyszłość. Jest to dziewczyna, która ma niespełna 17 lat, siedzi tutaj po mojej lewicy. W zeszłym roku zdobyła w grudniu Mistrzostwo Polski Juniorek w Muay Thai i w listopadzie, zdobyła Puchar Polski w kickboxingu w low kicku. Dając, no byłem zdziwiony, bo publiczność stała i klaskała po takiej walce, jaką dała. I dlatego z Marcinem zdecydowaliśmy, że chcieliśmy, żeby wystąpiła w formule MMA na początku, natomiast jej staż, tak powiem, treningowy w tej formule jest jeszcze za niski i myślę, że na razie damy jej szansę wystąpić w formule K1. Będzie walczyła z dziewczyną z Katowic, którą walczyła w finale Mistrzostw Polski w Muay Thai, z Moniką Witkowską. Dziewczyna jest z takiego prężnego klubu kickboxingu Paco Katowice. I myślę, że tutaj będzie formuła oczywiście amatorska jeszcze, także trzy razy, po 2 minuty, to będzie jako przedwalka. Natomiast z moich podopiecznych, o których mogę się powiedzieć, to jest Jordan Błoch, Paweł Pawlak i mogę też powiedzieć tutaj, trochę się pochwalić, że Marcin Bandel też jako mój podopieczny, przynajmniej w sferze strójkowej. Mogę powiedzieć tak, tak sprostowanie, bo Jordan Błoch już nie jest zawodnikiem, który zaczyna, natomiast jest zawodnikiem w Łodzi, dość powszechnie znany i to jest zawodnik, który ma już na swoim koncie 10 walk zawodowych rozegranych mimo młodego wieku, 21 lat. Myślę, że zaprezentuje się tutaj z bardzo dobrej strony. Wyjdzie co prawda w wyższej kategorii niż zazwyczaj, będzie walczył w kategorii 61 kg. I z zawodnikiem z Warszawy. Myślę, że da dobry popis walki w różnych płaszczyznach, jest to zawodnik kompletny. Bardzo dobra stójka, agresywnie walczący w stójce, dobry parter, dobre zapasy, nad którymi pracuje obecnie z zapaśnikami z budowlanych Łódź. I co Paweł Pawlak z mniejszym nieco starzem, natomiast równie utalentowany, 22 lata. Paweł z rekordem na razie 1 wygrana, 1 remis i myślę, że ten bilans jego troszeczkę się zwiększy. No i Marcin Wander, który tutaj no, wybitnie raczej walka w płaszczyźnie parterowej, aczkolwiek pracujemy nad jego stylką. Myślę, że no, poprawi się w tym względzie i myślę, że da też dobry popis, tym bardziej, że bardzo silny zawodnik, bardzo mocno bijący. Jeszcze troszeczkę pracujemy nad techniką, także tak jak w przypadku pana Tomka Drwala, no już też kończymy, że tak powiem, te główne przygotowania. Teraz będziemy się koncentrować raczej na krótkich sparingach, szybkościowe podejście do treningu i myślę, że zawodnicy będą przygotowani spokojnie na walkę 3 razy po 5 minut. Także myślę, że tyle. Natomiast jeszcze przepraszam, proszę tutaj następczyni, powiedzmy, pani Magdy Jareckiej, do której no, ze względu na jej dokonania i osiągnięcia tej kobiecym MMA, jak największy szacunek mam, no, niestety nasze drogi się rozeszły i z tego co wiem, pani Magda Jarecka już nie będzie się pojawiała na galach MMA, inną dyscyplinę sportu wybrała, natomiast myślę, że Sylwia wykazuje równie wielki, jak myślę, że nie większy talent do walki, o czym się przekonali boleśnie sparing partnerzy, nie sparing partnerki. Generalnie nie ma dziewcząt, które chcą z nią sparować. Była trudność, powiem szczerze, tak między nami była trudność ze znalezieniem przeciwniczki, ponieważ niewiele zawodniczek chciało w tej formule razem z Sylwią walczyć, ale mam nadzieję, że to tylko dobry sygnał dla nas, dla mnie jako trenera i dla organizatora. Dziękuję bardzo. Ja mam od razu pytanie. Ty, Grzegorz, doskonale znasz Litwinów, bo walczyłeś na Litwie, o ile pamiętam. Powiedz, na ile to będą lepsi rywale od Węgrów, którzy byli tutaj wcześniej? Myślę, że no, generalnie liga, powiedzmy węgierska, liga litewska, to jest klasa różnicy. Litwini, że tak powiem, w MMA siedzą dużo dłużej. Że tak powiem, kiedyś to oni uczyli nas tej formuły walki. Dziękuję nam za parę Litwinom, jest głupą w ich stronę, za to, że mogłem się tam zaprezentować z gorszej albo z lepszej strony, bo powiem szczerze, że w mojej pracy szkoleniowej to bardzo dużo dało i myślę, że no, Litwini no, w tym momencie to już jest wyższa liga, to już jest liga porównywalna z no, może
nie wiem, z Ukraińcami, z Rosjanami. Myślę, że na tych zawodników trzeba bardziej uważać. Co nie znaczy, że nie wiem, że byli układani tutaj na pierwszym, na V1, że to byli ze przeproszeniem takie mięsa armatnie dla naszych chłopaków, bo niektórzy też się przekonali, że Węgrzy też potrafią się bić. Nie jest to może najwyższa liga, ale chłopaki też wiedzą, na czym polega kunszt MMA. Także myślę, że teraz będą troszkę cięższe te walki z finalnie, ale damy radę. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie tutaj do najlepszego ciężkiego w Polsce. Michał. Czy będziesz, jakie warg będziesz reprezentował na tej gali, bo widzę, że w koszulce z napisem Open Białoruś. Może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, może kilka słów na ten temat. Reprezentuję przede wszystkim siebie, nie ma sekrety. A to jest to fundacja, którą wspieram, ale wypowiedzi swoim zarobkiem powiedzmy tak sportowca. Jest to fundacja, która pomaga swoim braciom Białorusinom, bo niezależna fundacja na terenie Polski, Białorusinom, którzy walczą z oczywistymi zależnymi, więc wspieram jednego z moich przyjaciół, który jest obecny tutaj w taki sposób. No muszę ci zadać to pytanie tutaj w szerszym gronie. Czy po tej walce będziesz walczył, może zawalczysz z Damianem Grabowskim, czy uważasz, że w ten sposób, jak wygrasz tą walkę, zasłużysz na to? Nie muszę nawet zasługiwać, to po prostu pewien portal, który napisał takie sprawy. Po pierwsze, jak coś na niego dowodzi, że to nie był przypadek, że wypadnie z ringu i że wygra ze mną w taki sposób. I myślę, że w najbliższej przyszłości po kilku walkach może być tak, że to on będzie chciał z nami walczyć. A ja oczywiście podkreślam w każdej chwili, w każdej chwili. Ze strony organizacji chcieliśmy powiedzieć, że o ile kontrakt z organizacją Belata Damiana Grabowskiego nie będzie tego uniemożliwiał, to będziemy się starali o rewanż Michała Kirstyna Grabowskiego. Kiedy? Podejrzewam, że na następnej gali. A kiedy to będzie? W jesieni. Po tej gali po 26 podano do rodzenia. Dziękuję bardzo.